Szanowni, chciałem porozmawiać o wahadle, o drugim przykładzie ruchu drgającego, w którym ciało wykonuje cykliczne drgania. Cykliczne drgania to jest masło maślane. Chodzi o to, że położenie, prędkość i przyspieszenie zmieniają się w czasie cyklicznie. No, pierwszym takim przykładem była masa zawieszona na sprężynie, leżąca na stole albo wisząca po prostu, tak jak u nas na haku w pracowni fizycznej. Sprężyna, nie masa, wisiała na haku, a do masy na sprężynie, do sprężyny była, na sprężynie była powieszona masa. A dzisiaj wahadło, no mamy tutaj przykład zegara z wahadłem. Zarówno jeśli chodzi o drgania sprężyny, jak i o wahnięcia wahadła, podstawową, kluczową rolę odgrywa zjawisko zwane jako izochronizm drgań, a mianowicie, że okres małych drgań wahadła nie zależy od amplitudy. To znaczy trwa tyle samo, pełen cykl z lewej strony do prawej i z powrotem do lewej, niezależnie od tego, jaką amplitudę mają te drgania. No i dzięki temu wahadło znalazło zastosowanie w zegarach, w pomiarze czasu. Dlatego, że mamy tutaj zdjęcie takiego zegara, które wziąłem z internetu. No i widać to wahadło. To wahadło ma taki skomplikowany kształt. Wahadło o takim kształcie nazywamy wahadłem fizycznym i jego analizę, z jego analizą zapoznacie się pewnie w liceum. My będziemy rozważać prostszy model wahadła, no ale to, co jest ważne, to to, że po nakręceniu albo po podniesieniu do góry tych ciężarków, one będą zapewniać to, że wahadło pod wpływem oporów ruchu i oporu powietrza nie stanie, ale niezależnie od tego, jak małe czy troszeczkę większe są, jest amplituda drgań tego wahadła w lewo lub w prawo, byleby ta amplituda była niewielka, no to okres drgań pozostanie taki sam. Dzięki temu taki zegar może odmierzać czas z zupełnie dobrą dokładnością i to możliwość pomiaru czasu to była społeczna rewolucja w swoim czasie. Myśmy zajęli się badaniem wahadła fizycznego. Wahadło fizyczne to jest po prostu zawieszony na nitce ciężarek, punktowa masa. W praktyce u nas w pracowni to była nitka o długości mniej więcej 1 metra, na której zawieszona była niewielka nakrętka. No i w granicy, w których rozmiary tej masy, a więc rozmiary tej nakrętki, ona miała może średnicę 1,5 cm, może 2 cm, była dużo mniejsza niż długość tej nici. Dokładnie u nas no, 50, może 60 razy mniejsza. No to można uznać, że rozmiar tego ciężarka nie ma wpływu na ruch wahadła. A co ma wpływ? No ma wpływ pole grawitacyjne, przyspieszenie grawitacyjne, ponieważ no, mechanizm tego ruchu jest taki, że jeśli wahadło się wychyli, no to na tą zawieszoną nakrętkę działają dwie siły. No, jedna z nich to jest siła, z jaką podtrzymuje tę nakrętkę nić, a druga to jest siła grawitacji. No i widać, że ta siła grawitacji ma tendencję do tego, żeby wyprostować tę nić, tak, żeby to zwisało prosto, tak jak tutaj powyżej w stanie równowagi. No, w związku z tym wychylona w prawo nić, o tak wygląda to w stanie równowagi, tak wisi mniej więcej prosto, tak jak mi się udało narysować pionowo. Ta nić, ta wychylona w prawo nakrętka będzie chciała wrócić z powrotem do stanu do położenia równowagi, tak wisieć pionowo, ale nie ma hamulców, nie zatrzyma się, w związku z tym wahnie się w drugą stronę i znowu będzie chciała wrócić i tak będzie się
to wahadło wahać, jak długo starczy mu energii, bo są straty energii na opory związane tutaj w punkcie, którym jest powieszona nić, no i ze względu na opory powietrza, ale to waha się takie wahadło u nas dostatecznie długo. No i rozważaliśmy okres wahań takiego wahadła z analizy wymiarowej, której poświęcony jest oddzielny film. Wynika, że ten okres jest proporcjonalny do pierwiastka ze stosunku długości nici do przyspieszenia grawitacyjnego, a z dokładnej analizy z drugiej zasady dynamiki, czego trudno nam byłoby zrobić z naszym aparatem matematycznym teraz, można otrzymać dokładny wzór, ten współczynnik nieznany tutaj liczbowy wynosi 2π. No i obserwując wahadło, możemy po pierwsze zmierzyć jego długość, więc będziemy mieli L i zmierzyć okres ruchu, okres wahań. No i mając ten wzór, który wiąże okres wahań, długość wahadła i przyspieszenie grawitacyjne, możemy wyznaczyć przyspieszenie grawitacyjne w ten sposób. No i rzeczywiście zajęliśmy się tym na lekcji. No, jest mi wstyd, że nie sfilmowałem tego ruchu i no, muszę teraz wykorzystać film z YouTube'a, no, ale ktoś wykonał to doświadczenie. Zaraz zacznijmy to we właściwym momencie. Tu jest pomiar długości. Dziesięć okresów i zapisywał to odpowiednio w tabeli i myśmy też mierzyli 10 okresów, tylko że robiliśmy to trochę inaczej, mianowicie wahadło się wahało, a mierzyliśmy najpierw 10 wahnięć, korzystając z tego, że stopery w komórkach pozwalają jakby kontynuować pomiar po zapisaniu odpowiedniej wartości. Potem 20 wahnięć i potem 30 wahnięć, no i okres wyznaczaliśmy dzieląc czas tych 10 wahnięć przez 10, albo 20 przez 20, albo 30 przez 30. No i to jest zestawienie pomiarów wykonanych przez jedną z klas. Tu mamy wartości średnie w sekundach. Tu jest wartość średnia tych trzech pomiarów. No i ponieważ wahadło miało 96 cm, to mogliśmy wyznaczyć przyspieszenie grawitacyjne. No i popatrzcie, wynik jest bardzo zachęcający. Taką prostą metodą wyznaczyliśmy przyspieszenie z bardzo dobrą dokładnością. 9,75 metra na sekundę do kwadratu, a prawidłowa wyznaczona dokładnie, precyzyjnie wartość to jest 9,81 metra na sekundę do kwadratu, więc można powiedzieć, że pomiar był bardzo dokładny. Nie zajmuję się tutaj analizą błędów, bo to chodzi tylko o ilustrację pewnej zasady. Tak? Dzięki wahadłu można wyznaczyć na przykład przyspieszenie grawitacyjne, a jeśli to przyspieszenie grawitacyjne jest znane, no to można właściwie to niezależnie od tego, czy przyspieszenie grawitacyjne jest znane, czy nie, to dzięki izochronizmowi drgań wahadło można wykorzystać w zegarach do pomiaru czasu. To jest bardzo ważne narzędzie w fizyce wahadło. Dziękuję bardzo.